Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszej audycji został zdigitalizowany informator rekrutacyjny Politechniki Bydgoskiej, a w nim znalazłam informacje na temat kierunku zarządzanie. Zapraszam do prezentacji. Zacznijmy od opisu kierunku. Jakie studenci zdobywają tutaj umiejętności? Otóż rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów. Zajmowanie się gospodarowaniem, zasobami w organizacjach, projektowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz szerzeniem wiedzy dotyczącej praw ekonomicznych w gospodarce rynkowej. Również zdobywają wiedzę z zakresu umiejętności społecznych poprzez rozwijanie komunikacyjnych i negocjacyjnych umiejętności, kształtowanie kreatywnego myślenia i efektywnej pracy grupowej. Również profil kształcenia jest tu ważny, pozyskiwanie wiedzy z metodologii badań w zarządzaniu, doskonalenie umiejętności analitycznych i myślenia krytycznego, no i warto wspomnieć o wyróżnieniu certyfikatem Studia z przyszłością i nagroda Laur Innowacji. Jeśli są państwo zainteresowani kierunkiem zarządzanie, to warto sprawdzić warunki rekrutacji. Trzeba przedłożyć wyniki trzech przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego, czyli język polski, język obcy oraz matematyka oraz jednego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia lub też chemia. Poniżej mamy wzór do przeliczania punktów. Widać różnicę pomiędzy poziomem podstawowym a poziomem rozszerzonym. Dla poziomu rozszerzonego ten przelicznik punktów jest korzystniejszy. Więc zanim Państwo podejmą się egzaminu maturalnego, warto się upewnić, że zdają Państwo poziom rozszerzony, bo ten przelicznik punktów w rankingu będzie w tym momencie wyższy. Jeśli jednak państwo się nie podejmą takiego poziomu rozszerzonego, to mogą dalej państwo brać udział w rekrutacji. Jednak państwo otrzymają 0 punktów, co może sprawić, że te szanse na otrzymanie pozytywnego wyniku rekrutacyjnego będzie niższa, będzie mniejsza. Przejdźmy do z zakresu kształcenia, jaki jest na kierunku zarządzanie, mamy aż trzy specjalności: Vertigo Marketing to marketing w organizacji, Retail Revolution zarządzanie w handlu i usługach i Business Craft zarządzanie małą i średnią firmą. Można się podjąć studiów drugiego stopnia, to możliwość kontynuacji na kolejnym poziomie, jest to poziom zaawansowany, no i jest to ścieżka dla ekspertów i badaczy w dziedzinie zarządzania. Jeśli państwo chcieliby poznać obszary pracy, już podaję. Praca jako specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu i finansami, lub też mogą państwo podjąć pracę jako menedżer w instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach pozarządowych. Ten kierunek jest dość uniwersalny. Eksperci z zarządzania są poszukiwani we wszystkich branżach, no i tutaj mogą się otworzyć różnorodne ścieżki kariery. Dlaczego warto studiować zarządzanie? Ze względu na jakość kształcenia na poziomie europejskim. Standard nauczania jest potwierdzony certyfikatem studia z przyszłością i wyróżnieniem laur innowacji. Indywidualne podejście do studentów gwarantuje kompleksową i dostosowaną edukację. Absolwenci zarządzania są cenieni na rynku pracy w różnych branżach, a kierunek otwiera szerokie perspektywy zawodowe, umożliwiając podjęcie pracy jako specjalista do spraw zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, finansami czy menadżer w instytucjach pozarządowych. Studenci mają możliwość odbycia praktyk. W renomowanych firmach takich jak Atos, Global Delivery, Center Polska, Pesa Bytgosz czy Remondis, laboratoria komputerowe i systemy stosowane w biznesie przygotowują studentów do skutecznego wejścia na rynek pracy. Kierunek stale dostosowuje program studiów do bieżących potrzeb rynku, integrując innowacyjne rozwiązania i technologie. Jeśli Państwo jeszcze nie odwiedzili miasteczka Politechniki Bydgoskiej, ja zachęcam do takich odwiedzin, a ja żegnam się z Państwem i dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Do widzenia.